Kto to biegnie po niego? Nie, kto biegnie po niego? Ale ktoś biegnie po niego, słuchajcie. Siemaneczki, siemaneczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj witam was w pierwszym odcinku Overwatcha z CSGO na moim kanale. Będziemy sobie dzisiaj oczywiście oceniać demka i zadecydujemy, czy dana osoba cheatuje, czy też nie. No bo ostatnio był ten wyciek kodu CSGO z 2017 roku, więc no jest teraz łatwiej te cheaty tworzyć. No a WAG to taki jednak trochę, no wiecie, no trzeba mu trochę pomóc, więc ja tutaj dzisiaj postaram się wyłapać parę tutaj cheaterów. Dodatkowo w opisie macie konkurs na takie sztylety cienia tygrysik jeł. Wystarczy tylko wejść na stronkę skinsforfree.pl, kliknąć w banner i wykonać parę prostych zadań. I być może to właśnie któremuś z was uda się zgarnąć te piękne sztylety. I słuchajcie, konkursik dzisiaj na takiego teka 9 pogląca. A jedyne co trzeba zrobić, to słuchajcie, bo to jest dzisiaj taki konkursik na kreatywność. Więc każdy kto chce wygrać, zostawia suba z dzwoneczkiem na kanale, zostawia łapkę w górę pod filmem i w komentarzu dodaje swój trade link i pisze propozycję nazwy właśnie serii z Overwatcha z CSGO na moim kanale. I osoba, która będzie miała najbardziej chwytliwą nazwę serii, dostanie tego teka. Więc liczę tutaj na waszą kreatywność, a my już tutaj możemy przechodzić do oceny pierwszego demka. Masz dość słabego dropu w skrzynkach w CSGO? Zapraszam Cię na stronę keydrop.pl, gdzie od niedawna możesz tam otwierać skrzynki z naszej ukochanej strzelanki. Wykonuj zadania i zgarnij darmowe złoto. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz darmowe środki na otworzenie swojej pierwszej skrzynki całkowicie za darmo. Link w opisie. Dobra, słuchajcie, więc mapka już tutaj się załadowała. Nasz podejrzany zaczyna z botem o dziwo po stronie CT, no i tutaj słuchajcie... No już chyba mamy pierwszego cheatera w tej serii. Pierwszy Overwatch, pierwsze demko i już słuchajcie tutaj pierwszy cheater. Ale słuchajcie, no to mógł być fart, no. Okej, okay, mógł widzieć cień, dobra. Ja tutaj bym powiedział, że no, że przyfarcił trochę koleżka, że poczekamy z werdyktem jeszcze trochę, dobra. Tutaj mógł widzieć cień, słuchajcie. To jest tutaj, widzę, jakiś skillowy grać, słuchajcie. Tutaj opanowanie strzelania przez ten właśnie dym jakby z Mołotowa tutaj do perfekcji opanowane. No on wie, słuchajcie, on wie. Co to jest za demko, słuchajcie? On się bawi z nim w kotka i myszkę. Ten, mam takie Co to było? Co to było? Ej, ja się boję. Autentycznie ja się boję, słuchajcie. A w ogóle antyterroryści przegrywają póki co. Przegrywają dwoma właśnie rundami. A podejrzany tutaj może Ace'a zrobić, a on jeszcze tutaj na... respie się bawi. No już tutaj terroryści, słuchajcie, wszyscy zginęli, więc ta runda wpadnie tutaj na konto antyterrorystów. No ale ten pierwszy strzał, słuchajcie, podejrzanego, taki dość... Znaczy, nie pierwszy, ale ten co wychylił się, wiecie o co chodzi. Okej, okay. Co to jest? Ej, co... Czy wy to widzicie, jak on strzela przez ścianę, a to i tak mu wchodzi? W sensie, nie wiem czy to widzieliście, nie wiem czy zauważyliście to, ale on tak jakby dziwnie przez ścianę strzelał, a mimo to zabił i tak wroga, więc... Wow. Mi się coś wydaje, że tutaj antyterroryści ten mecz... Mimo to, że tam terroryści mieli przewagę minimalną, no ale tutaj podejrzany się chyba odpalił. Kto to biegnie po niego? Nie, kto biegnie po niego? Ale ktoś biegnie po niego, słuchajcie. Ej, patrzcie, bo Rekin też się odpalił, patrzcie. Ej, tu pojedynek chyba haksów będzie jakiś. Albo to... Oho, spinbocik wleciał. Dobra, będzie ciekawie, słuchajcie. A bo Rekin to chyba on od początku był chyba odpalony. I potem się chyba... Mogło być tak, że potem się dopiero odpalił właśnie podejrzany. Na mapkę sobie spojrzę, bo przecież to się nie da patrzeć. Co jest? Dobra, runda na konto... terrorystów, słuchajcie. Oni już w ogóle nie pikują nawet tego, albo nie pikują. Okej, okay. Rekin niestety tutaj chyba gorsze, czy ty ma podejrzane 56 fragów, słuchajcie. Naprawdę, nigdy nie rozumiem tego, jak po prostu... Nie wiem, czy satysfakcję sprawia tym osobom, że po prostu, nie wiem, na wspomagaczach wygrywają nad King po prostu. I potem wyzywają na czacie, dajmy na to, że... Oh. No te dwóch, słuchajcie, bardzo dobrych zawodników, ewidentnie. Prosi, słuchajcie, zobaczymy teraz, czy Rekin, czy pan podejrzany. Oj, jednak Rekin, słuchajcie. A oni obaj, słuchajcie, na spinbocie śmigają. Rekin 41, maska 36, ten maska też może cheatować. Ale jakoś nie przyglądałem się. Okej, okay. 60 fragów, słuchajcie, zaraz pan... O, bo to jest klacz, 1 na 4. Okej, okay.
Co jest? Ej, patrzcie. I uwaga, teraz pojedynek z dwóch ostatnich 4,59. A nie, bo on na bocie to robi, dobra. I zobaczymy, pan rekin czy pan podejrzany? Czy pan podejrzany zgarnie? Ej, co, Ejsik, słuchajcie. 1 na 4 klaczyk. I zobaczymy, słuchajcie, czy ten mecz zostanie tutaj przez terrorystów skończony. Jak 2 na 2, przecież... Przecież jeden jest tu. A gdzie jest ten drugi? Halo, tu jest rekin, a gdzie jest maska? Ja go nie widzę nigdzie. Co tu się stało? Okej, okay. Nie wiem, co tu się stało, słuchajcie. No ale słuchajcie, no według mnie tutaj po prostu... gracz wyższego poziomu, słuchajcie, więc mi się wydaje, że tutaj ziomek nic nie miał. No, słuchajcie, no oczywiście tutaj inne zewnętrzne wspomaganie. Słuchajcie, tam banych opa chyba nie widziałem, więc dam niewystarczające dowody. No ale tu wspomaganie celowania i wspomaganie pola widzenia, no to słuchajcie, definitywnie, słuchajcie, możecie oczywiście głosować w ankiecie, która właśnie wam teraz wyskakuje odnośnie danego po prostu demka, czy dana osoba jest czysta, czy też właśnie była odpalona, więc my już sobie tutaj pobieramy dowód. Dobra, więc słuchajcie, mapka Mirage, podejrzany tutaj już te chyba jakieś skrypciki na banych opa, 3 fragi póki co, podejrzany ze scoutem. Okej, okay, słuchajcie. Okej. Okay. Nie no, słuchajcie, tu nie ma co oceniać, słuchajcie. Co to się dzieje w tym CSGO? Takie osoby powinny z buta dostawać, słuchajcie. Waka! To demko jest do pominięcia, słuchajcie, ja to pominę. No bo przecież idzie... Co tam podejrzany robi? Dla mnie, słuchajcie, takie osoby powinny z buta zostać wykrywane przez tego, jak Wakneta, i powinny od razu dostawać waka. To jest po prostu wręcz niesamowite, żeby takiego prostego... takiej prostej rzeczy nie umie zrobić. Dobra, wspomaganie pola widzenia. Bany hop tam był. Niewystarczający to było. Dobra, więc przesyłamy, słuchajcie. Pobieramy zaraz następne demko. No ja, słuchajcie, naprawdę nie wiem, takie osoby jak dla mnie powinny od razu z buta dostawać wakbana. Przecież to jest tak obvious, że bardziej obvious się cheatować, słuchajcie, po prostu nie da. Dobra, słuchajcie, kolejne demko, mapa Overpass. Podejrzany póki co od jakichś 40 sekund stoi na respie i się w ogóle nie rusza. Więc nie mam pojęcia, czy mama go na obiad zawołała, czy po prostu konfiguruje haksy, dajmy na to. A jego drużyna póki co tutaj robi fragi, więc... no pan podejrzany póki co nic takiego specjalnego nie pokazał. No nic nie pokazał, bo stoi póki co. O, pan podejrzany, słuchajcie, zaczął grać, słuchajcie. Digielka zakupił po wygranej rundzie, o dziwo, mając ponad 5 tysięcy, słuchajcie, na koncie, więc zobaczymy, czy pan podejrzany coś tutaj nam pokaże. Chyba, że po prostu Deagle Challenge only. Chyba, że po prostu dostał bana, nie bana, tylko reporta za griefing, bo słuchajcie, tak też mogło się zdarzyć. Bo póki co nic takiego specjalnego nie pokazuje, ale dość długi czas stał po prostu na respie i nic nie robił, nie? Więc równie dobrze za to mógł dostać reporta jakiegoś. Pan podejrzany? Okej, okay, zdobył pierwszego fraga. Nic podejrzanego, co? No, ale pan podejrzany znowu postanowił... postanowił, słuchajcie, wyjść. Okej. Okay. I znowu, słuchajcie, stoi na respie, no. No panu podejrzanemu chyba się zbytnio nie śpieszy, żeby tutaj pokazać coś przed nami. No tutaj, słuchajcie, według mnie po prostu dostał reporta za griefing. Innego tutaj wyjścia póki co nie widzę. Znowu wyszedł na niecałe pół rundy może. No tutaj wrócił i znowu stoi na respie. Paka plantowana na bombsadzie, a sytuacja 4 na 2 póki co. Ale nie wiem, po co pan podejrzany idzie na B, skoro wie, że paka na S. Może pragi. Dobra, tutaj zginął znowu. I słuchajcie, co znowu będzie? O, patrzcie, pan podejrzany, słuchajcie, kupił AWP-kę i nawet ruszył się z respa po pierwszych sekundach, więc słuchajcie, tutaj chyba jakiś buści był szykowany w piątkę, no ale widocznie to... tylko tam panowie we dwójkę postanowili go zrobić, a nie po prostu... Okej. No to chyba, słuchajcie, mamy przyczynę, dlaczego pan podejrzany tyle stał na respie, ale spokojnie. To była pierwsza podejrzana akcja. To nie znaczy, że ziomek tutaj... cheatuje. Kobe! Ten podejrzany jest, słuchajcie, takim botem, on ma taki bot movement. On może mieć jakiegoś wallhacka, ale on jest totalnym botem. To też taki podejrzany trochę. Scope włączony akurat wtedy,
Kiedy tutaj Banjo wychylał się z konektora. No i zobaczymy te... CO?! Okej. Nie trafił jeszcze. Ja pierdzielę, co się dzieje, słuchajcie, w tych dymkach dzisiaj. A z początku wyglądało tylko na to, że po prostu za Griffin tutaj pójdzie reporcik. No ale ja tu widzę, że tu coś więcej niż tylko Griffin jest. Co się dzieje, słuchajcie, to jest jakiś mecz Silverów na cheatach. Wydawało mi się, że on się po prostu wcelowywał jakby przez... Okej. Wydało mi się, że on się po prostu wcelowywał przez podłogę w niego. Aha, znowu pan podejrzany wyszedł i znowu wrócił. Więc słuchajcie, może być ciekawie. No i słuchajcie, pan podejrzany znowu tutaj na respie stoi i się ogląda. Nie wiadomo po co. Tak kupił sobie kałaszka, o dziwo. Antyterroryści z botem. Ja pierdziel. Słuchajcie, on może mieć wallhacka, ale on jest totalnym botem. To jest jakiś silver z cheatami. Co, wejdzie przez tego smoka? Słyszał plecy, strzały. Jezu Maria, czemu ty się patrzysz? To nie wiem, co ty mrówek tam szukasz. Okej. Okay. One tap. Okej, okay, to mogło być, słuchajcie, na farty. No i ma, słuchajcie, info. Zobaczymy, jak pan podejrzany rozegra tą rundę. Pan taki blast standardowo. On wie, słuchajcie, on wie. Tutaj jest, słuchajcie, wallhack. Nie mówcie, że się spali jeszcze. Mam podejrzany od swojego molotowa. Szony jest totalnym botem, słuchajcie, jeszcze kos... Nie, wyszedł, słuchajcie. Okej, okay, to było, słuchajcie, dobre, ale tutaj, jak patrzcie, jego nie było tutaj przez dłuższą tej chwilę, więc... O, i znowu, słuchajcie, stoi na respie. O, i słuchajcie, antyterroryści się chyba poddali, tak, bo oni mieli bota. No, więc słuchajcie, wspomaganie celowania, no była taka jedna sytuacja, słuchajcie, z tym one-tapem, ale nie wydaje mi się, żeby... To był jakiś aimbot, mi się wydaje po prostu, że to był jakiś fart. Wspomaganie pola widzenia, no ja mimo wszystko zaznaczyłbym, słuchajcie, tutaj wallhacka, że... Ten wallhack tutaj był, no zbyt dużo, słuchajcie, było podejrzanych takich sytuacji. Inne zewnętrzne wspomaganie, banhopa tam nie widziałem, ale umyślne przeszkadzanie z pewnością... O Boże, źle zaznaczyłem, ale umyślne przeszkadzanie z pewnością tutaj było, no bo jednak dłuższą chwilę tego meczu pana podejrzanego w grze nie było niż był. Więc ja bym tutaj mimo wszystko dał, tak jak widzicie, że tego wallhacka dał, a nie wspomaganie celowania, pomyliło mi się, niewystarczające dowody i tutaj ponad wszelką wątpliwość właśnie. No, więc tak to, słuchajcie, wygląda. Więc ja się będę z wami żegnał, piszcie oczywiście, czy podoba wam się taka seria. No i co, ja będę się z wami żegnał, do następnego odcinku, trzymajcie się i piona.